Najbardziej oczekiwany tytuł festiwalu w Wenecji nie zawiódł. Mroczna, niepokojąca historia o pochodzeniu ikonicznego złoczyńcy z kart komiksu DC to film, który wyróżnia się na tle współczesnych filmów o superbohaterach, a Joaquin Phoenix stworzył rolę Jokera, która po latach pamiętana będzie jako kultowa. Czas na przedpremierową recenzję Jokera prosto z Wenecji. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i zaczynamy! Arthur Fleck w tej roli niezrównany Phoenix nie miał w życiu łatwo. Wychowywany przez samotną kobietę, ofiara przemocy domowej, pacjent szpitala psychiatrycznego w Arkham. Obecnie mieszka w obskurnym budynku z matką, która nie jest zbyt sprawna fizycznie i psychicznie. Pozbawiony ojcowskiego wzorca do naśladowania, upatruje go w telewizyjnym komiku Mareju Franklinie, w którego wcielił się Robert De Niro, powtarzający niejako rolę z króla komedii. Arthur wyobraża sobie ciepłe spotkanie z gwiazdą telewizyjną w jego programie. To nie jedyne złudzenie i fantazja, która prześladuje go w myślach. Arthur cierpi również na zaburzenie polegające na spontanicznych, niekontrolowanych wybuchach śmiechu. Przez otoczenie uważany jest za dziwaka. Bierze garść tabletek, żeby walczyć z depresją. To dość ironiczne, bo jego robota polega na rozśmieszaniu ludzi. Pracuje dla agencji wynajmującej artystów i klaunów, lecz marzy o karierze komika z prawdziwego zdarzenia. Joker nie ma w sobie nic z rozpoznawalnych od lat filmów opartych na komiksach. To pozbawiona aury niesamowitości, brudna i brutalna opowieść o ludziach przypartych do muru, biednych i nieuprzywilejowanych, żyjących na marginesie społeczeństwa, skazanych na łaskę bogatych. O człowieku, który jest samotny, niezrozumiany, który bez odpowiedniej opieki i troski stanie się chodzącą bombą zegarową. Na posunięcie się na drastyczny krok zdecyduje ciąg przypadkowych wydarzeń. Decyzja szaleńca, żeby wykonać krwawy dowcip w szalonym mieście, odbierana jest jako oznaka dobrej nadziei. Za fałszywym prorokiem staną setki podobnych mu osób, bo narodziny Jokera nie są przypadkiem. To efekt wszystkich czynników, które otaczają tą jednostkę. To dziecko społeczeństwa, postawionego pod murem, pozbawionego ludzkich odruchów i uczuć. Brak empatii wywołuje chaos. W nim Joker egzystuje jak ryba w wodzie. Skąpany w mrocznych kolorach świat Gotham nie przypomina w niczym miasta z filmów Bartona czy Schumachera. Bliżej mu do wizji Nolana, realistycznej, surowej, brudnej. Dominują kolory brunatne, nawet maski klaunów są w tym świetle wyprane z kolorów. Kadry są ciasne i klaustrofobiczne, światła generują neony, żarówki, telewizory, albo ledwo sączy się ono przez brudne szyby. Todd Phillips nie zdecydował się na jakieś fantastyczne historie, które definiują bohatera jak kwas na twarzy czy rany cięte. Szalony grymas twarzy i opętany śmiech bohatera to gorzka reakcja na otaczający świat, rodzaj bezradności i desperacji. Im bardziej pewny siebie jest Arthur, tym bardziej przerażająca staje się narracja, kumulująca się w dramatycznym finale. Metamorfoza Phoenixa zdecydowanie należy do jednej z najlepszych. Nie wiadomo, kiedy płacze, a kiedy śmieje się jego bohater. Jest typem odmieńca, któremu współczujemy, by potem być przerażonym jego postępowaniem. Phoenix gra całym ciałem od koślawego kroku, przez wychudzony tors, skrzywioną grymasem irytującego śmiechu twarz, po tłuste końcówki włosów. I te oczy szaleńca. Ta rola z pewnością zapewni aktorowi nominację do Oscara. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Is it just me? Or is it getting crazier out there? Wyrwany w swej konstrukcji i wymowie do taksówkarza Scorsese, wizualnie wyśmienity Joker, to jednak nie film bez wad. Jeżeli chodzi o origin story Jokera, twórcy nie ukrywają, że jego postać istnieje w tym samym świecie, w którym będzie funkcjonował przyszły człowiek nietoperz. I według niektórych fanów to właśnie stanie w rozkroku jest odrobinę irytujące, a film mógłby spokojnie obejść się od wyświechtanych nawiązań z historii Batmana. Fabuła przez to niepotrzebnie zbacza z drogi rozwoju postaci, wlekąc się trochę w środkowej części. Ryzykowne przedsięwzięcie, na które zdecydował się Phillips, zaowocowało czymś niezwykłym. Filmem na podstawie komiksu, którego nie wstydzą się pokazywać największe festiwale na świecie. Produkcją, o której będzie się rozmawiało latami, która może okazać się początkiem nowej epoki dla Warner Bros. I DC Comics. Albo stać się finansową klapą, jeżeli tylko ta surowa wizja Jokera nie przypadnie do gustu publiczności. Na pewno czekają nas szalone, interesujące czasy. Tytułowy bohater pewnie zaśmiewa się do rozpuku. Joker w kinach już od 4 października. Czytał Maciek Krugała, tekst przygotował prosto z Wenecji Radosław Folta. One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
descending the clouds.